Dzień dobry Wam wszystkim, Wojtek z tej strony. Dzisiaj wideo studio Ultimatum 2020. Jest to program do edycji wideo, jeden z tańszych i prostszych. Łatwo na automatach ustawiać. Trochę tam trzeba będzie się nauczyć, ale ogólnie jest to łatwo. Nie ma żadnych wynalazków, języków, JavaScript i różnych tam strykadeł, które nie wiadomo do czego użyć. Prosto coś chcę zmontować z wakacji albo jakieś zajawkę produktu, cokolwiek, to pokażę w następnych częściach. Ja to używam, więc może czy kogoś coś zainteresuje, podzielę się tym co wiem. Takie dzisiaj czasy, że wszystkim można się dzielić. Ok. Przejdziemy do strony. Kiedy już zainstalujemy, kiedy kupimy i zainstalujemy, wpiszemy numer licencji, którą dostaniemy od producenta. Po włączeniu klikadło mamy początek, tak. What's new? To co nowego, bo to jak każda wersja coś nowego wnosi. Tutoriale po angielsku, jeszcze coś więcej i jakieś tam ciekawostki. Nowy projekt, jak chcemy otworzyć, utworzyć, tak? I stary projekt. Tutaj mamy sklep, co pozwala zakupić różne nowe produkty. Pomoc, jeśli mamy problemy przy instalacji, pytania, rozmowy różne, tutoriale i support techniczny. Okno nagrywania z kamery jednej, ewentualnie kilku, wtedy multicam kapsury i screen, tak, screen z monitora. Tu mamy edycję i to jest miejsce do edycji. Możemy zawsze sobie tu ustawić pod swoje preferencje. Czekaj tu. O. Teraz mamy zakładki. To jest zakładka ciekawostek na początek, tak? Jakieś wejście, nie wejścia, solid image, wideo. Do tego możemy dokładać swoje jakieś tam różne tematy. Różne w formatach. Tu okno możemy sobie ustawiać w różnych konfiguracjach z podpisami, wielkości, jak tam mamy potrzebę. Możemy też zmieniać. Tu jest 720x480, to jest taki, tak naprawdę pod coś małego. Muzyka, efekty dzielenia automatyczne, przejście automatyczne, więc możemy sobie patrzeć, nacisnąć, spacja i mamy pewien pogląd, tak, spacja i był wybór, tekst. Tekst, proszę. Tekst to sobie kiedyś z SketchUpa. Tak. To wszystko, jak sobie przełożymy tu. Prawym. Możemy zmieniać efekty. Możemy opcje. Dokładać jak tam potrzebujemy, wpisujemy tu enterem, jest, no dobra, wyłączamy się kiedy na zewnętrznym polu. Tu mamy jakieś zdjęcia, które możemy też, tu jest
efekt jakiś movie rainbow move flash animate, we flashu zrobiono. Nie. A te kolory kręcą się. Ok, a tu no, o tu widać przejście PNG, PNG, PNG. Tu jeszcze jest movie. Będzie coś. O, jest. Ziut. A, pędzel jakiś. Tu mamy jeszcze jakieś przejścia. Ok. Dodatkowe FX-y mamy. Zoom, motivation. Zbliżenie jakieś takie. Water flow. I Q. Podstawowe. Tu możemy dodać sobie jakiś tam nowy efekt. Tu możemy sobie zmniejszać, zwiększać. Tu mamy czas podany. Tu maskę pewnie można założyć czegoś innego. Pan zoom. Więc jak mamy wybrane, pewnie pan zoom. Please select video image from team. Timeline, try again. Ok. Na dzisiaj myślę, że wstępnie, żeby nie przedłużać, wiemy o co chodzi, co może czekać. Możemy kreować ustawienia, edycje, multicamera track, fast flick, fast flick. Zobaczymy co pokaże. To pewnie jakiś ustawiacz zdjęć. Możemy też jakiś automat pewnie jest. O, o. No to jest taki kreator pewnie do DVD wideo. No thanks. Tools. Mask kreator. Coś tutaj. AVI. MPG. Intim 4. MP4. Movie. NKV. Rozumiem. Wkładamy. Layouty. Ustawienia. Library, Smart Proxy Manager, no i dobra, save. Ok, myślę, że taki wstęp mały, co tu mamy i już następne filmy będziemy robić dla siebie, tak, jakieś efekty ciekawe, dużo zabawy, zmienianie literek, przejścia między z klatkami, nawet można robić filmy takie ala animacje klocków Lego albo jakichś małych tam zabawek dzieci, tak, lubią takie też, tak. Ok, to pozdrawiam.